Dzisiejsze nasze seminarium będzie poświęcone współdziałaniu jako alternatywie dla indywidualizmu. Witam bardzo serdecznie prelegentkę, panią profesor Monikę Kosterę z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo serdecznie witam panią profesor. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło idei zarządzania dla dobra wspólnego. Jak rozumiem, pani profesor będzie mówiła nam nie tylko o przykładach z literatury, ale także o własnych badaniach różnych instytucji dobra wspólnego, nie wiem, takich jak nie wiem, spółdzielnie czy inne oddolne inicjatywy. Oddaję głos pani profesor, a po wystąpieniu będziemy mieć sesję pytań i odpowiedzi. Bardzo proszę państwa o zadawanie pytań na czacie. Z taką uwagą, żeby jednak wstrzymać się do połowy przynajmniej wystąpienia, bo mamy doświadczenie takie, że czasem prelegenci odpowiadają już na pytania zadane na czacie w trakcie swojej drugiej części prezentacji. Pani profesor, oddaję pani głos. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie i jest mi niezwykle miło państwa spotkać, nawet mimo to, że no jakby forma niespecjalnie nam sprzyja, bo nie jest to moim zdaniem, a i zdaniem wielu osób, prawdziwe spotkanie, tylko raczej jego namiastka. I tym bardziej taka namiastka nie pasuje do treści, czy tego, o czym chciałabym państwu opowiedzieć. Od razu z góry uprzedzam, nie będzie to wykład całkowicie formalnie naukowy. Nie będzie to również pogadanka całkowicie popularna. To będzie coś po środku, coś pomiędzy. To znaczy jest to temat, którym zajmuję się naukowo od wielu lat, co najmniej od 7. Prowadzę badania w terenie. Etnograficzne badania w terenie w ramach tego tematu, ale moją intencją jest przede wszystkim popularyzacja, przybliżenie, czy może jakaś zachęta do tego, żeby osoby, które wcześniej powiedzmy nie interesowały się tym tematem, rozważyły przyłączenie się do grona badaczy, którzy z różnych dyscyplin, z różnych punktów widzenia tym tematem się zajmują. Jeśli dla kogoś z państwa wyda się to zbyt banalne i zbyt proste, to bardzo przepraszam z góry, przepraszam. Jeśli dla kogoś z państwa wyda się zbyt egzotyczne, to również bardzo przepraszam. Zawsze taki los jest rzeczy, które są po środku, ale uważam, że jest to bardzo ważna sprawa i ktoś te mosty musi zacząć budować, żeby one potem funkcjonowały jak najlepiej, jak najsprawniej dla nas wszystkich. Czyli o tym, czym jest zarządzanie dla dobra wspólnego i właściwie dlaczego teraz o tym koniecznie trzeba moim zdaniem mówić. Bardzo proszę jeszcze o sygnał państwa prowadzących, czy przewija się prezentacja. Tak, wszystko dobrze. Działa bardzo dobrze. Świetnie panią słychać i świetnie. Wszystko idealnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Zacznijmy od tego, że kiedyś, jak ileś dziesięcioleci temu, w wielu dyscyplinach nauk społecznych, między innymi w zarządzaniu, no, nawet można powiedzieć, że takim dominującym nurtem było podejście systemowe. I wszystko trzeba było rozważać z punktu widzenia złożonych systemów społecznych. Potem to podejście wyszło z mody i tylko jednostki, nieliczne jednostki się nim zajmowały. Natomiast bardzo interesujące badania mimo wszystko były cały czas prowadzone. I ostatnimi czasy podejście systemowe znów wraca do łask, co bardzo mnie cieszy. Jest to wspaniała wiadomość, mimo że jeszcze no, daleko mu do podejścia dominującego, ale jednak z tego punktu widzenia powinniśmy znów na wiele spraw popatrzeć, w tym na sprawy związane z organizacją i zarządzaniem.
Swego czasu profesor Zawiślak, jeden ze znakomitych reprezentantów tego podejścia w Polsce, mawiał, że nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż proste rozwiązania złożonych problemów. I podobną opinię wyrażali również inni systemowcy, między innymi laureatka Nagrody imienia Nobla, Alfreda Nobla, Elinor Ostrom, mówiła, że complexity is not chaos. Innymi słowy, powinniśmy skomplikowane problemy, złożone problemy starać się rozważać i rozwiązywać w taki sposób i na takim poziomie, na jakim one sobie zasługują, ponieważ nie bójmy się ich, nie bójmy się, że powstanie z tego chaos, bójmy się raczej, co się stanie, jeśli zaproponujemy i będziemy wdrażać rozwiązania proste. No zresztą jestem przekonana, podobnie jak i wielu innych badaczy reprezentujących to podejście, że mamy teraz duże, duże pole do obserwacji tragicznych i problematycznych konsekwencji właśnie tego typu rozwiązań. W naukach organizacji i zarządzania, no, tak jak powiedziałam, jest cały czas sporo osób, które interesują się systemowym spojrzeniem na świat, świat organizacji, na świat społeczny, między innymi profesor Igor Letisz, który łączy różne podejścia, między innymi fenomenologię i teorię złożoności w bardzo ciekawy sposób. I proponuję, żeby starać się, no, niekoniecznie stosować te podejścia, które kiedyś dominowały, bo czasy się zmieniły i złożoność wzrosła, więc może nie jest to najlepszy pomysł, żeby po prostu sięgać wstecz. Może powinniśmy dostosować, zastanowić się, rozważyć, jakie środki będą najbardziej odpowiednie na obecne czasy. I Letisz, ja zgadzam się z nim bardzo serdecznie, uważa, że nie centrum w związku z tym powinno nas interesować, to centrum najbardziej widoczne, to, które jest obecne w mediach, w dyskursie publicznym, w podręcznikach, w głównych programach, nurtach, rozwiązaniach, ale procesy powstające na obrzeżach systemu, jakieś peryferie, które są coraz bardziej zmarginalizowane, coraz bardziej odcinane w ramach tego prostego rozwiązywania złożonych problemów, ale które nie przejmą automatycznie kontroli nad całością, czy też nie staną się automatycznie naszą przyszłością, ale mogą posłużyć za inspirację, mogą nam pomóc poszukać alternatywnych dróg rozwoju, co jest w chwili obecnej bardzo ważne. Ponieważ mówimy o złożoności, o złożonej rzeczywistości społecznej, więc pierwszą sprawą, jaką należy uwzględnić, jest kontekst. Wszystkie problemy społeczne rekomendujemy, by były rozważane w swoim szerszym kontekście i proponuję takie bardzo, bardzo systemowo szerokie przypomnienie sobie, czy taką powtórkę troszeczkę z najnowszej historii kontekstów społecznych, korzystając z metafor Zygmunta Baumana, można oczywiście wykorzystać jakąś inną historię, opowieść, takich opowieści, które pokazują, jak rozwijała się współczesność. Jest wiele, ja akurat bardzo lubię tę, więc opowiem, używając tych kategorii, które zaproponował Zygmunt Bauman. Więc jeszcze nie tak dawno temu dla mnie i dla, myślę, po kilku przynajmniej osób słuchających tego wykładu, mieliśmy do czynienia z epoką stałej nowoczesności, może też stabilnej nowoczesności. I ona charakteryzowała się przede wszystkim stabilnymi strukturami społecznymi. Mieliśmy stabilne struktury, instytucje społeczne, które umożliwiały współdziałanie na bardzo
szeroką skalę, bardzo, bardzo takie skoordynowane działanie społeczne na wszystkich poziomach społeczeństwa właściwie. Natomiast my, którzy się wychowaliśmy w tamtych czasach, pamiętamy ten okres jako epokę wiary. My wierzyliśmy w postęp. Wierzyliśmy w to, że będzie coraz lepiej. I zawdzięczaliśmy to przekonanie różnym trendom, przede wszystkim przekonanie takim jakby głębokim założeniom, że postęp naukowy rozwiąże liczne nasze problemy, że rozwój techniki pomoże nam poradzić sobie z różnymi ograniczeniami i że demokracja jest procesem nie do odparcia, że ona kiedyś zatriumfuje, że po prostu nawet zniewolone społeczeństwa powoli będą zmierzać ku większej demokratyzacji, a w społeczeństwach rozwiniętych, już demokratycznych, te instytucje i struktury demokracji będą stale się umacniać, stale się udoskonalać. Mała dygresja, wychowałam się jako przedszkolanka, przedszkolaczka i potem uczennica szkoły podstawowej w Szwecji. I chodziłam właśnie do przedszkola w momencie pierwszego lądowania na Księżycu. No i właśnie to było jakieś takie definiujące doświadczenie. Wszystkie dzieci bawiły się w astronautów. To było coś po prostu niesamowitego. Wierzyliśmy w to, że jak dorośniemy, to będziemy spędzać wakacje na Księżycu. No potem się czytało oczywiście literaturę science fiction, literaturę fantastyczną i wymyślało się, rozmyślało się o tej przyszłości w takich kategoriach właśnie jakichś niesamowitych przygód i wypraw i odkryć i czego tam jeszcze. Byliśmy też przekonani i to przez całe moje dzieciństwo i jeszcze później, że technika umożliwi ludziom poradzenie sobie z różnymi zagrożeniami, z różnymi wielkimi, katastrofalnymi problemami, takimi jak głód, jak choroby. Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, byłam na przykład święcie przekonana, że kiedy dorosnę, to nie będzie już dzięki nauce i technice problemów z chorobami nowotworowymi, po prostu te problemy zostaną rozwiązane. Że nierówności znikną, że nie będzie wojen. Zamiast wojen, wojny są nieracjonalne. No, racjonalna nauka, komputery to umożliwi ludzkości rozwiązanie wszelkich konfliktów i problemów. No i wreszcie postęp, triumf demokracji, zwłaszcza w szwedzkiej szkole było zawsze podkreślane, jak to ludzie organizowali się na przestrzeni wieków i mimo, że kiedyś było źle, kiedyś ludzie byli uciśnieni, kobiety nie miały praw wyborczych, ale organizowały się, protestowały i w końcu te prawa zdobywały i tak jest również z innymi grupami i po prostu jest to proces nie do powstrzymania. Oczywiście stała nowoczesność nie była żadnym rajem, nie była ideałem, to wszyscy wiemy. Te stabilne struktury i instytucje służyły nie tylko do wysyłania ludzi na księżyc i do utwierdzania instytucji demokratycznych w rozwiniętych społeczeństwach. One służyły również do opresji i były w tym bardzo skuteczne. One służyły jako struktury przemocy i były wykorzystywane do budowania machiny przemocy i wojny. Więc poza tym również istniało taka stabilna struktura społeczna, powodowała, że każdy miał swoje miejsce w tej strukturze i w związku z tym istniały liczne ograniczenia naszej wolności, swobody, spontaniczności, nawet na poziomie jednostkowym. Jeśli się było kobietą, to się miało zupełnie inny start w życie niż mężczyźni. To w
wieloma, bardzo wieloma względami. Niezależnie od tych nadziei na triumf demokracji, jednak stabilność powodowała, że byliśmy wszyscy bardzo ograniczeni, na dobre i na złe. W związku z tym, jak ta stabilna nowoczesność zaczęła troszeczkę się kruszyć w latach 80., te stabilne struktury zaczynały ulegać poluzowaniu i erozji, wiele osób powitało to z entuzjazmem, na początku zwłaszcza. Była duża wiara w to, że no właśnie być może z powodu tej epoki, w której dorastaliśmy, epoki wiary, że to jest kolejny etap w tym pochodzie progresu i zwycięstwa wyższych, lepszych form współistnienia. Więc, że teraz wiele problemów po prostu zostanie rozwiązanych w lepszy, bardziej nowoczesny sposób, że elastyczność nam zaoferuje możliwość samorealizacji, przedsiębiorczości, większych innowacji. Natomiast bardzo szybko okazało się, że ta nowa epoka, którą Bauman określił mianem płynnej nowoczesności, polegała na poświęceniu wielu ważnych dla ludzi, dla społeczności wartości i przekonań, jak również po prostu pewnych zasad funkcjonowania społeczeństwa. Musieliśmy zacząć uczyć się, jak obywać się bez przyszłości, bo niestabilność zaczęła sprawiać, że nie możemy niczego planować. Tak jak jeszcze jak chodziłam na studia, studiowałam zarządzanie w Polsce i w Szwecji i w jednym i drugim miejscu był duży nacisk właśnie na planowanie. Planowanie struktury i planowanie to były najważniejsze dwie kwestie, jakich się uczyliśmy i mówiło się o tym, że dobry strateg planuje z wizją na 15 lat do przodu, no 5 to jest absolutne minimum. To oczywiście teraz jest to kompletnie niemożliwe, ale to nie dotyczy oczywiście tylko zarządzania przedsiębiorstwami. To samo ma miejsce w życiu codziennym. Nie jesteśmy w stanie się zobowiązywać do różnych rzeczy, dlatego że nie ma do tego warunków, dlatego że byłoby trochę szaleństwem też osobiście się deklarować, zobowiązywać w momencie, kiedy ku temu warunków nie ma. Więc na przykład jak zaczynałam pracę na uniwersytecie, pytałam moich studentów o plany na przyszłość, to był to bardzo poważny temat, to była końcówka lat 80. Ludzie zastanawiali się nad tą kwestią, dlatego bo wiedzieli, że decyzja, którą podejmą, którą będą mogli podjąć ze względu na możliwości, ale też na własne impulsy i zainteresowania, to będzie decyzja na całe życie. Zatrudnienie było postrzegane w tych kategoriach. Kiedy ostatni raz pytałam studentów o plany na przyszłość, to było kilka lat temu w Wielkiej Brytanii, kiedy pracowałam na Uniwersytecie w Durham, odpowiedzi były nieliczne, raczej studenci nie chcieli się dzielić tymi swoimi planami, trudno się im dziwić, ponieważ ci, którzy mieli jakieś plany, były to plany, które dotyczyły 3 miesięcy, góra pół roku. No, było to bardzo, bardzo smutne, przykre doświadczenie i więcej już od tej pory o to nie pytam, ponieważ jest to jakaś taka ingerencja i niedelikatność, z czego sobie wtedy zdałam sprawę. Druga rzecz, którą żeśmy stracili, to jest przeszłość. Nieciągłość sprawia, że przeszłość jest tylko narzędziem władzy, że można ją na różne sposoby opowiadać, redefiniować, ponieważ nie ma jakiegoś takiego stałego punktu oparcia, nie ma sposobu na to, żeby rozliczyć się ze swoich działań. Rozliczanie zostało znumeryzowane właśnie dlatego, że nie jest to ani, znaczy nie tylko dlatego, ale między innymi dlatego, że nie jest to już tak bardzo oczywiste i jasne, jak kiedyś było, że nigdy
nie można być zadowolonym ze swojej pracy, bo trzeba ciągle od nowa się sprzedawać. W każdym momencie jest ten jeden, jedyny moment, kiedy trzeba udowodnić swoją przydatność dla społeczeństwa. Nikt nie sprawdza, co się robiło wcześniej. Ta kategoria się po prostu wzięła i rozmyła. Ale jak pisze Richard Sennett, kiedyś elastyczność oznaczała zdolność jakiegoś elementu do odkształcenia i do powrotu do swojej wyjściowej formy. Obecnie elastyczność w tych nowoczesnych czasach oznacza zdolność do odkształcenia i do odkształcenia i do odkształcenia w nieskończoność. Nigdy się nie wraca do żadnej swojej wyjściowej formy, ponieważ nie wiadomo, co tą wyjściową formą miałoby być. Jest to po prostu permanentne odkształcanie, które jest w jakiś sposób nam, ludziom, bardzo obce i powoduje stres, obciążenie i niepewność. No i wreszcie poświęciliśmy tajemnicę. To zaczęliśmy już robić w czasach stabilnej nowoczesności. Nauka miała wszystkie tajemnice nam rozjaśnić, a teraz, o czym zresztą bardzo dużo pisze George Ritzel, o hiperracjonalności, wszystko już stało się wręcz policzalne. Musimy w ten sposób opowiadać o naszej rzeczywistości, o naszych planach, o naszej przyszłości, o naszych marzeniach, o naszych relacjach. I przeliczalne na jednostki finansowe, nastąpiła finansjalizacja. Kiedy ja chodziłam do szkoły średniej, rzeczą absolutnie niepojętą byłoby i nie do pomyślenia byłoby, gdyby ktoś zaczął opowiadać o swoich planach na przyszłość, o swoich marzeniach o przyszłości w kategoriach inwestycji albo o studiach jako coś, co ma się opłacić i zwrócić. Nie mówiąc już o założeniu rodziny, ani o żadnych relacjach międzyludzkich. Osoba, która by w ten sposób się wypowiadała, byłaby uznana za psychopatę. A teraz musimy wszyscy używać tego słownika, żeby mówić właściwie o wszystkim, co jest dla nas ważne. To bardzo nas dehumanizuje. Więc straciliśmy wiarę i nic dziwnego, że w którymś momencie ten rozpad struktur społecznych, ta erozja instytucji doprowadziła do sytuacji, którą Zygmunt Bauman za Antonio Gramsci'm określa mianem interregnum. To jest oczywiście metafora, nie mamy tutaj na myśli absolutnie żadnego króla ani bez królewia sensu stricto, tylko czas pomiędzy systemami. To jest okres czasu nieznanej nam długości. Nie wiemy, ile czasu będzie trwało, być może zawsze. Pomiędzy systemem, który już wyczerpał swój potencjał, który generuje więcej problemów, niż jest w stanie rozwiązać. On nadal funkcjonuje, ale on funkcjonuje na jakimś takim, w takim trybie bezwładu, nie jest w stanie rozwiązać nawet problemów, które sam tworzy. A czymś nowym, co jeszcze nie przyszło, czego jeszcze nawet nie wiemy, co to będzie tak naprawdę, nie znamy kształtów tego, mamy jakieś pomysły, są myśliciele, uczniowie, którzy i uczeni, którzy mają jakieś pomysły, co to może takiego być, ale nikt nie ma tej pewności. Przepowiednie, które często się słyszy w mediach, w prasie i w innych miejscach, zwłaszcza w Polsce, wszyscy wiedzą na pewno, co będzie, to są takie ekstrapolacje, to jest kontynuacja tego samego, co jest. No, z tym, że jeśli tak sobie pomyślimy, do czego to prowadzi, ekstrapolacja wszystkich tych trendów, to znajdujemy się w punkcie, w którym znajduje się wiele spośród na przykład moich studentów, czyli w punkcie poczucia absolutnej beznadziei. Wiele młodych osób przyłącza się do ruchów Extinction Rebellion, ponieważ te trendy ekstrapolowane i jeśli na to się popatrzy w ten sposób, w tych kategoriach, no mogą prowadzić do zagłady planety, do permanentnego kryzysu klimatycznego, permanentnego i zaognionego i do zagłady ludzkiej cywilizacji, odczłowieczenia. Słowami autora tej metafory, stare umiera, a nowe jeszcze się nie narodziło,
w czasie tego interregnum może pojawić się ogromna mnogość patologicznych symptomów. No i właśnie pojawia się, a tymczasem słyszymy ze wszystkich stron, że nie ma alternatywy i że powinniśmy się dostosować i powinniśmy się dostosować do wszystkich tych trendów, które prowadzą nas donikąd i że jeśli tego nie zrobimy, to jesteśmy niedojrzali i nie potrafimy zaakceptować rzeczywistości. Ale to są uproszczenia i to są uproszczenia, które nie prowadzą do prób poważnego rozwiązania złożonych problemów. Zygmunt Bauman w swojej ostatniej książce Retrotopia pisał o właśnie o takim podejściu upraszczania rzeczywistości poprzez oglądanie się wstecz. I to w taką wyimaginowaną historię wyobrażamy sobie, że kiedyś było lepiej i staramy się stosować te rozwiązania, czy też te idee w jakiś sposób wdrożyć i wtłoczyć w to rzeczywistość aktualną, która kompletnie do tego łoża prokrustowego nie pasuje. Więc tędy droga nie prowadzi. Ja z kolei, kontynuując takie metaforyczne myślenie, piszę w jednej z moich ostatnich książek o apokalipsie socjologicznej, to oczywiście też jest metafora. Hasło apokalipsa bardzo często się pojawia w różnych kontekstach i zwłaszcza ostatnio. Mamy do czynienia z okresem wybitnej turbulencji. No i rzeczywiście, faktycznie ten rozpad struktur jest opisywany przez wielu różnych badaczy, przez filozofów, socjologów, ekonomistów, zarządzaczy. Ten nawet pojawia się często słowo apokalipsa na oznaczenie tego momentu niesamowitej niepewności, poczucia zagrożenia, poczucia rozpadu, poczucia końca czegoś. I jest to prawda, ale trzeba również mieć na uwadze, że jeśli mówimy o apokalipsie, to słowo to ma również inne znaczenie, mianowicie objawienie, odkrycie prawdy. Jeśli zastosujemy taki sposób patrzenia na te zjawiska społeczne, z którymi mamy do czynienia, to może się okazać, i do tego właśnie serdecznie zachęcam, że ten rozpad, kompletny rozpad, z którym mamy do czynienia, powoduje, że ujawnia się grunt, na którym struktury i instytucje zostały zbudowane. Coś, co wcześniej nie było widoczne, bo one tam stały i one były bardzo stabilne, zakrywały jakby swój grunt, swój fundament. I bardzo często w ramach właśnie tego takiego objawiania, odkrywania rzeczywistości dotąd ukrytej, widzimy, że one były zbudowane na nagiej władzy, nawet na przemocy, na dominacji, na najróżniejszych nadużyciach. Nie będę wyliczać, Państwo sami znacie, my to słyszymy, z różnych stron widzimy przykłady, dowody tego, nie będę ich podawać, bo też nie chcę powodować jakiejś wielkiej depresji zbiorowej tymi wyliczankami, i tak wiemy to nie od dziś. Ale tak jak nas uczono, że instytucje społeczne i struktury powinny być budowane na wspólnych wartościach, te wspólne wartości również tam są. I w tej książce After the Apocalypse właśnie pisze o tym, żeby się starać je znaleźć, bo one gdzieś tam są, one są wprawdzie przywalone tym rozpadającym się, metaforycznym gruzem wszystkiego, co było kiedyś stabilne i co kiedyś funkcjonowało. I to, na co zwracamy uwagę, to są wszystkie te nadużycia, cała ta przemoc, całe to okropieństwo, ale te wartości gdzieś tam są i trzeba je koniecznie znaleźć. Ja proponuję to na użytek osób, które zajmują się organizacjami i zarządzaniem, ponieważ akurat tym się zajmuję i takie badania prowadzę. I ja wiem, że one tam są, że są wspólne wartości, które gdzieś są pogrzebane pod tym gruzem. Koniecznie musimy je wydobyć, musimy je odnaleźć, musimy wokół nich na nowo się gromadzić i zbierać, ponieważ
One umożliwią nam zbudowanie nowego, lepszego i działającego systemu społecznego na gruzach tego, który właśnie się rozpada. Jeśli tego nie zrobimy, to może się okazać, że rzeczywiście Extinction Rebellion mają rację. Pandemia pokazała nam, że nikt nie jest samotną wyspą, że jesteśmy rzeczywiście złożonym ekosystemem, w którym nic nie dzieje się w izolacji i że potrzebujemy rozwiązań systemowych, że jednostkowe dostosowania ani nie są dla nikogo satysfakcjonujące, nawet jeśli ostatnimi czasy znowu w Polsce się słyszy, że powinniśmy koniecznie jednostkowo się dostosować do wszystkich tych rzeczy, w których nie jesteśmy, nie mamy ochoty, nie mamy siły, nie mamy zdrowia funkcjonować, że powinniśmy to zrobić, ale no właśnie, człowiek jest istotą ucieleśnioną, my mamy ciała, niezależnie od tego internetu i wszystkiego, całej zdalności, mamy potrzeby społeczne, jesteśmy istotami społecznymi i funkcjonujemy względem innych ludzi, wśród innych ludzi, zawsze rzeczy, które mają jakieś znaczenie społeczne, no muszą mieć również element społecznego współdziałania na jakimś poziomie. Jednostkowo nie da się tego problemu rozwiązać. Więc szukajmy koniecznie tych wartości, to jest to, co proponuję. Jedna spośród nich to jest wartość zwana dobrem wspólnym. Jest to bardzo złożona i kolektywna wartość oparta na współdzieleniu i wspierają ją takie wartości jak solidarność, przyjaźń i aktywizm, bądź jeśli wolimy używać tego słowa, to możemy to nazwać rodzajem przedsiębiorczości. No i tutaj drobna dygresja, postaram się względnie szybko opowiedzieć ten fragment, ponieważ dobro wspólne wielu osobom kojarzy się z tragedią wspólnych pastwisk. Jest to artykuł biologa Garetha Hardina z 1968 roku, który głosi, że dobro wspólne nieuchronnie prowadzi do zubożenia całej wspólnoty. On był cytowany ogromną ilość razy i w latach 80. mówiło się, że jest to paradygmat dyskusji o tym, co wspólne. Tymczasem większość z tych cytowań jest, po pierwsze biolog Hardin wypowiadał się bardziej dygresywnie o rzeczach, które nie były związane bezpośrednio z jego kompetencją naukową i większość tych cytowań dotyczy raczej falsyfikowania i odrzucenia, zwłaszcza cytowań naukowych, tej tezy. Między innymi to jest przykład, metafora Hardina jest nie tylko społecznym i kulturowym uproszczeniem, jest historycznie fałszywa. I należy pamiętać o tym, że jest to, no właśnie, ponieważ jest to uproszczenie, w przypadku jest historycznie fałszywa, opisuje pewien moment, kiedy następowało przejęcie zarządzania, przejęcie zarządu nad własnością wspólną i to przejęcie powodowało, że własność wspólna nie funkcjonowała, a nie własność wspólna sama w sobie. Więc zawsze, kiedy rozważamy jakieś takie zjawiska społeczne, które w którymś momencie miały miejsce, warto jest pamiętać, że no ponieważ społeczeństwo jest systemem bardzo złożonym, że istnieją jakieś inne również alternatywy, jakieś inne opowieści, inne możliwe wytłumaczenia. I profesor Martin Parker, brytyjski profesor zarządzania, pisze, jeden z badaczy organizacji alternatywnych tak zwanych, pisze o tym, że mimo to, że przyjęło się, jest to bardzo rozpowszechnione, ta tendencja do upraszczania, do wybierania, do bardzo wybiórczego traktowania przykładów różnych zjawisk społecznych i przedstawiania ich jako dowodów na to, że coś działa albo nie działa, bądź wręcz nawet jako jedynych możliwych przykładów tych zjawisk i że to jest błąd. I wyobraźmy sobie, że studiowanie na Wydziale Biologii, gdzie otrzymuje się tytuł magistra, że polega na
tylko na tym, że uczą tych studentów o zwierzętach czworonożnych, a pomijają milczeniem wszystkie pozostałe. No to jest ewidentny absurd, ale właśnie to często robimy. Między innymi właśnie robimy, jeśli chodzi o zarządzanie, jeśli chodzi o dobro wspólne. Tymczasem dobro wspólne znów zaczyna być przedmiotem bardzo poważnych refleksji i badań, między innymi Guy Standing zajmuje się tym, jedna z jego ostatnich nowych książek jest poświęcona The Commons, temu, co, jaki los spotkał dobro wspólne i co powinniśmy zrobić, żeby odzyskać tę społeczną wartość. We Francji, gdzie obecnie sporo interesujących rzeczy się dzieje, między innymi publikacje na temat dobra wspólnego podkreślają różne praktyczne zastosowania i praktyczne implikacje z zarządzaniem dobrym wspólnym. Na przykład to, co jest ważne, to jest autonomiczne zarządzanie. Muszą wszystkie implikacje w zakresie kapitału, czyli własności, rodzaju relacji, komunikacji, wzajemnego zrozumienia, muszą być dostosowane do tej formy organizacji. Nie można po prostu wprowadzić, nie można po prostu wdrożyć w jakiejkolwiek organizacji, w jakiejkolwiek korporacji i powiedzieć, o teraz będziemy robić zarządzanie dobra wspólnego. Nie, to jest naprawdę systemowa zmiana, która warunkuje cały szereg innych fundamentalnych zmian i która jest z tymi fundamentalnymi zmianami powiązana. W związku z tym oczywiście nie można tego zrobić nagle na hura, nie można tego zrobić w jednym wyizolowanym miejscu. Trzeba rozwijać tę ideę, uczyć się od tych marginesowych, marginalnych organizacji, które tak funkcjonują, żeby kiedy przyjdzie odpowiedni moment, móc zastosować to na szerszą skalę. Tak złożone, jak tylko to jest możliwe. I Guy Standing na przykład przypomina, że Hardin całkowicie lekceważy centralną kwestię zarządzania. Dobro wspólne, takie jak wspólne pastwiska, było historycznie zarządzane i regulowane przez społeczność cieszącą się nim, w pełni świadome niebezpieczeństw związanych z indywidualnym wykorzystaniem. Niebezpieczeństw związanych z indywidualnym wykorzystaniem. Więc to jest to, przed czym zarządzanie broni dobra wspólnego, to jest wykorzystanie indywidualne. W naszym systemie, tym, który no, jakkolwiek funkcjonuje, ale nadal jednak jest ramami odniesienia, w których się poruszamy, to indywidualne wykorzystanie jest podstawą i ono determinuje wszystko właściwie inne. Więc no, tak jak powiedziałam, to nie jest kwestia prostej zmiany czy prostego przestawienia z jednego pomysłu na jakiś inny. Ale może powinniśmy myśleć i mówić o, zamiast o tragedii, to o romansie tego, co wspólne. Z tekstów i z badań Eleanor Ostrom wynika, że społeczności ustanawiają swoje własne zasady zarządzania wspólnymi zasobami, w tym tradycjami, strukturami, normami kulturowymi. Więc zainteresujmy się znów nie w sposób retrotopijny, nie wymyślajmy na nowo tych norm i tradycji, tylko zastanówmy się, jakie one naprawdę są, co jest dla nas ważne. Poszukajmy innych wartości i zastanówmy się, jak w oparciu o te wartości najlepiej, najskuteczniej wspólnie troszczyć się o dobro wspólne. Dobro wspólne nie jest ani prywatne, ani publiczne. To jest dobro wspólne, ono należy do konkretnej społeczności. I badacze podkreślają często, że instytucje oparte na wartościach sprawiają, że ideologie takie regulacji rynkowej nie są konieczne. Konkurencja nie jest niezbędna do tego, żeby funkcjonowało dobro wspólne. Wręcz przeciwnie, ona raczej nie wspiera, nie pomaga, może nawet przeszkadza. Trzeba się nauczyć czegoś innego, trzeba się nauczyć współpracy, współdziałania. Instytucje wspólne są bardziej solidne i trwalsze, natomiast wymagają wsparcia kontekstu, wymagają przepisów, wymagają stabilności, czy coś, czego obecnie zupełnie nie ma, na co nie możemy się sobie pozwolić. Dlatego nie dziwmy się, że te instytucje, organizacje dobra wspólnego, które teraz funkcjonują, o których za chwilkę w bardzo dużym skrócie powiem, są malutkie. One są
one się dopiero wykluwają, bo one nie mają sprzyjających warunków, no tak jakby nie mają odpowiedniego systemowego pożywienia, żeby mogły się rozwinąć w pełni i pokazać, do czego możemy dojść w nowych, sprzyjających systemowo warunkach. Dobro wspólne musi być autonomicznie właśnie zarządzane. Przedsiębiorstwo dobra wspólnego opiera się na naszej ludzkiej naturze, tak jak się mówi często, że gospodarka rynkowa opiera się na ludzkiej naturze, bo człowiek jest konkurencyjny, lubi konkurować, zwyciężać, ale to jest tylko część ludzkiej natury, ludzka natura również jest bardzo złożona. Druga część, nie wiadomo czy nie silniejsza, ale trudno powiedzieć, to jest właśnie dążenie do współpracy, współistnienie, człowiek jest istotą społeczną. I kilka wspierających wartości. W moim terenie badawczym często spotykam się z takimi wartościami jak aktywność, aktywizm, jak skłonność do robienia nowych rzeczy, do generowania nowych pomysłów, twórczość, po prostu twórczość i jednostkowa, i zbiorowa. Może być jedna i druga, zaraz jeszcze o tym słowo bądź dwa powiem, jeśli zdążymy. Mam całe mnóstwo różnych, naprawdę zarówno takich formalnych cytatów z wywiadów, jak i obserwacji z życia codziennego, że to są sprawy, którymi te organizacje autentycznie żyją, one są naprawdę ważne dla nich. Podobnie jak przyjaźń. Przyjaźń jest w ogóle często powodem, czy współpraca, współzależność, często jest powodem, dla których ludzie decydują się na to, żeby zrezygnować ze swojej intratnej i przynoszącej dobry i stabilny dochód pracy i związać się z malutką jakąś spółdzielnią albo inną firmką, która takich dochodów nie przynosi. Po prostu dlatego, że człowiek ma potrzebę przynależności do czegoś, ma potrzebę bycia częścią czegoś większego. I znów jest bardzo, bardzo dużo na to różnych dowodów. I teraz tak, i przepraszam bardzo, że zaczęliśmy pięć po, więc pozwolę sobie skonsumować jeszcze jakieś pięć minut czasu. Organizacje rozwijają się na zasadzie strukturyzacji. Te struktury społeczne rozwijają się, krystalizują się i można powiedzieć, w jakiś sposób dojrzewają. Te organizacje dobra wspólnego, które badamy, nie tylko ja, jest takich badaczy i badaczek bardzo, bardzo wiele i w różnych krajach, no, obserwujemy jakieś zalążki, zaczątki mechanizmów prowadzących do możliwej strukturyzacji, stabilizacji, ale są to dopiero zalążki i zaczątki, więc bardzo ciężko jest powiedzieć, zwłaszcza preskryptywnie, tak róbcie i w ten sposób rozwinie się wspaniała struktura organizacyjna właściwa dla organizacji dobra wspólnego. Można jedynie obserwować nadal, mieć oczy i uszy otwarte i patrzeć, studiować to, co oni robią. Problem jest, problemów jest mnóstwo. Brak tego wsparcia systemowego to jest jedno, że organizacje muszą się zadłużać, że muszą współpracować z bankami, które działają na zupełnie innych warunkach, że państwo te potrzeby istnienia takiej organizacji bardzo często nie rozumie. W różnych krajach oczywiście w różnym stopniu te problemy są duże i bywają bądź nie bywają jakoś rozwiązywane. Natomiast jednym z problemów, który występuje właściwie wszędzie, to jest brak wiedzy, brak edukacji. Ludzie muszą dopiero się uczyć zarządzać i organizować w ten sposób, ponieważ na ogół ani w szkole, ani bardzo często również na studiach nie uczą się współdziałania, nie uczą się o organizacjach dobra wspólnego, uczą się o konkurowaniu, o indywidualistycznej przedsiębiorczości i podkreśla się zawsze w trakcie tej formalnej edukacji, że to jest jedyny sposób organizowania, co bardzo, bardzo nie sprzyja uczeniu się ani tych osób, ani tych organizacji. Mamy oczywiście przykłady historyczne, no tyle, że nie da się ich wprost ściągnąć z tej przeszłości i wdrożyć
w nadziei, że one zafunkcjonują jeszcze raz, no bo czasy się zmieniły, wszystko się zmieniło, ale były takie przykłady, nasz zakład, nasza firma, to było coś, co historycznie funkcjonowało, wbrew temu, że w systemie przed 89 roku w Polsce też nie było wcale wsparcia dla takich organizacji dobra wspólnego. One, zakłady pracy nie sprzyjały powstawaniu takich kultur, a jednak one w bardzo wielu miejscach istniały. Istnieją też wspólne miejskie inicjatywy, gdzie dobro wspólne odgrywa ważną rolę. I między innymi piszą o tym ekonomistka Zofia Łapniewska, architekt Krzysztof Nawratek o tym, o roli przestrzeni miejskiej organizacji dobra wspólnego w takich miejscach. Więc z różnych źródeł można zaczerpnąć pewną wiedzę i zbudować jakiś zalążek programu kształcenia. To jest bardzo ważne. Jeden z ojców założycieli nowoczesnej dyscypliny zarządzania, Henry Mintzberg, który zajmował się różnymi fundamentalnymi rzeczami. Ostatnio również o tym dużo pisze. Między innymi taka książeczka popularna, lekka, miła, przyjemna, ale zawierająca wiele bardzo głębokich przemyśleń i prawd. On pisze o tym, że trzeba koniecznie odejść od imperatywu wzrostu i trzeba pozbyć się tej szkodliwej, bezosobowej własności, która sprawia, że nie da się w inny sposób niż ten głównonurtowy, ten taki sfinansjalizowany, nastawiony na bardzo, bardzo redukcjonistyczny zysk. Nie da się inaczej w dłuższym okresie i w większym horyzoncie społecznym zarządzać organizacją. I że on proponuje różne rozwiązania, żeby przywrócić właśnie wartość osobową, żeby może mogą być firmy rodzinne, on wprawdzie nie jest jakimś wielkim kooperatywistą, ale wręcz rekomenduje przemianę, przekształcanie przedsiębiorstw kooperatywy, dlatego, bo ci spółdzielcy są bardziej osobiście zaangażowani i we własność, i we wszystkie inne kwestie i mogą w związku z tym próbować tworzyć organizację dobra wspólnego. Więc alternatywa istnieje, mówi nawet Henry Mintzberg. Zarządzanie jest odpowiedzialnością i powinno się brać odpowiedzialność nie tylko za zysk, ale za wiele innych. Powinno się brać odpowiedzialność za całą złożoność tej sytuacji, również za przyszłość, również za kontekst, za środowisko, w tym za środowisko naturalne. I na sam koniec już takie hasło, na które polecam, by mieć oczy i uszy otwarte, to moim zdaniem rokuje naprawdę ciekawymi badaniami i wnioskami. Jest to super, super nowe się pojawiło, aczkolwiek też pochodzi z biologii, żeby było ciekawiej, stygmergia. Jest to mechanizm, który występuje w biologicznych strukturach społecznych, takich jak mrówki czy pszczoły, i w pewnym sensie badacze twierdzą, środowiska ludzkie, właśnie takie, które fizycznie ze sobą współwystępują, i tutaj jest bardzo ważna kwestia, fizycznie, więc to może się stać dopiero jak pandemia się skończy, możemy znowu powrócić do badań jakichś poważniejszych nad stygmergią. Ludzie, kiedy mają ze sobą bezpośredni fizyczny kontakt ucieleśniony, to również posiadają tę zdolność, żeby kierować się impulsem społecznym, tym ogólnosystemowym, być częścią czegoś większego w sensie ucieleśnionym. I to może prowadzić do powstania nowych form zarządzania opartego na ideach i współpracy, pod warunkiem, że oczywiście się zrobi porządek z tą bezosobową własnością. Najpierw Mintzberg, a potem Waters, Lynch i Duff. Tu mamy, już kończę, tutaj mamy właśnie to, o czym wspomniałam wcześniej, że nie musi to być taka klasyczna kooperatywa oparta na konsensusie, tylko może to być głęboka demokracja, gdzie jednostkowe pomysły i jednostkowe jakieś inspiracje i idee stają się częścią zarządzania, częścią organizowania, częścią działalności tych organizacji. I na sam koniec, zdolność negatywna to jest to, czym się możemy zająć jeszcze w trakcie pandemii.
pisze o tym filozof i profesor zarządzania Gislendy Lund. Jest to praktyka oparta na umiejętności, którą opisał romantyczny poeta John Keats swego czasu, zdolność negatywna, czyli dar nie kategoryzowania tego, co się dzieje, tylko umiejętność i odwaga do tego, żeby się przyznać, że się czegoś nie wie, że się czegoś nie umie, że się czegoś nie rozumie. Taki moment, kiedy można się zatrzymać, zawahać, nie oceniać, nie mierzyć, nie decydować. Mieć odwagę największą ze wszystkich, odwagę wątpienia. Więc on nawołuje do tego, nazywa to słabym zarządzaniem, jest to coś, co możemy teraz robić. Jest to świetna zresztą okazja do tego, żeby zająć się takim skupieniem, przemyśleniem, rozważeniem tego, jeśli czegoś nie rozumiemy, to nie musimy tego próbować, udawać, że jesteśmy w stanie to rozwiązać. I innymi słowy, jest bardzo wiele osób, które wierzą w to, że złożoność nas uratuje, że ona jest naszym zagrożeniem, owszem, ale w niej powinniśmy szukać ratunku. I dlatego myślę, że to jeszcze nie jest koniec. I dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przepraszam za przeciągnięcie. Bardzo dziękuję za prezentację, a również za niezwykle interesującą ilustrację tez pani profesor. Inspirujące bardzo to było. Rozpoczynamy dyskusję. Także zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie. Pierwsze pytania padły od pana Piotra Miszczuka. I bardzo proszę o zadanie tych pytań w tej chwili. Dzień dobry. Ja chciałem spytać, jak pani profesor widzi rolę mediów społecznościowych w kontekście przemian społecznych? No, nie ukrywam, że widoczne jest to, że media społecznościowe mają dużo większą rolę teraz niż państwo, więc zastanawiam się, czy na przykład właśnie uwspólnienie tych mediów społecznościowych, a nie zostawienie decydowania firmom zagranicznym gdzieś daleko od nas jest może jedyną rzeczą, która może nas teraz uratować. Dziękuję bardzo za to pytanie. To jest bardzo ważna kwestia i bardzo interesująca. Wielokrotnie słyszałam w moim terenie badawczym dyskusję na ten temat i powraca dokładnie ten postulat, który pan sformułował, że stworzenie społecznego medium społecznościowego, takiego, którym dałoby się oddolnie jakoś kierować. I były próby powołania takiego medium do życia, ale no one są niewystarczające, że to zbyt mała skala. To naprawdę musi być szerokie, społecznościowe, międzynarodowe medium, żeby to działało, żeby naprawdę mogło zastąpić te, które w tej chwili używamy. Oczywiście, że nie wiadomo, czy to się stanie, czy to w ogóle jest możliwe, ale ponieważ wiele osób nad tym myśli, więc nie jest to wykluczone w ten sposób. Dziękuję. Teraz poprosimy pana Rafała Ćwieka. Dzień dobry. Jak pandemia wpływa na rozkład obecnego systemu społecznego i kształtowanie się nowego? No właśnie, tego nie wiemy. Nie wiemy dlatego, bo działamy w jakiejś takiej izolacji od siebie, która sprawia, że ciężko jest przewidzieć, co się stanie, kiedy wyjdziemy z domów. I tak jak wspomniałam, ja obecnie mam sporo kontaktu z francuskimi środowiskami różnymi, na przykład we francuskim radio ostatnio dość często się słyszy o tym, że są różne scenariusze, co się stanie po pandemii. I słyszy się między innymi o tym, że możliwe, że przyjdą kolejne szalone lata. Że po prostu zachwycimy się tą naszą swobodą, możliwością komunikowania się ze sobą. Mnóstwo ludzi ma takie sny, ja też mam. Śni mi się, że podaję rękę obcemu człowiekowi. To jest coś, za czym tęsknimy. I co to będzie, jak skończy się pandemia, będziemy mogli wyjść na ulicę i naprawdę podać rękę temu obcemu człowiekowi? Czy rzeczywiście będzie taki karnawał? Możliwe, że tak. Możliwe, że nie. Możliwe, że rację mają ci, którzy twierdzą, że na przykład, że to się nigdy nie skończy, że już tak będziemy musieli zawsze siedzieć w tej izolacji i mówić do ekranów, zamiast
spotykać się z innymi, ale czy damy radę, czy człowiek jest istotą społeczną, więc może się okazać, że po prostu fizycznie nie damy rady. Mogą być jakieś warianty build back better, że zastanowimy się i no jednak zbierzemy się w sobie społecznie i zaczniemy rozwiązywać te problemy. Wiele różnych możliwości jest sygnalizowanych. I powiem tyle, że wolę media francuskie w tej mierze niż na przykład brytyjskie. Jest więcej jakichś, jakby to powiedzieć, no optymizmu to nie, bo to nie chodzi o optymizm, tylko więcej jakiejś przestrzeni do myślenia o różnych innych możliwościach. Następne pytanie od pana profesora Hurskiego. Pan Paweł Hurski. Tak, dziękuję bardzo. Ja rozpocznę od podziękowania. To był bardzo interesujący i pełen inspiracji wykład. Bardzo dziękuję pani profesor. Dziękuję. Natomiast moje pytanie, no właśnie dotyczy tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Czy te obecne uwarunkowania społeczne i ta tęsknota i pragnienie, o których pani mówiła przed chwilą, to nie jest jeden z takich katalizatorów, a ten drugi to jest to uświadomienie sobie faktu, iż te zasoby, które do tej pory przez wielu z nas były postrzegane jako niewyczerpywalne, jednak mamy coraz większą świadomość, że one się wyczerpują. Czy to nie są takie dwa katalizatory, które mogą przywrócić tą wartość dóbr wspólnych i wartość dodaną współpracy? Ja zastanawiam się nad tym, czy nie jesteśmy w takim historycznym punkcie zwrotnym, że ten właśnie, gdybyśmy myśleli pozytywnie, co może się wydarzyć po tej pandemii, to czy właśnie nie stworzą się warunki do tego, aby ta współpraca i efekty tej współpracy, ale również to korzystanie z dóbr wspólnych, czy one nie przyniosą większych rezultatów niż można by było sądzić dzisiaj, a już na pewno niż można byłoby sądzić przed pandemią. Jaka jest pani opinia w tej sprawie? Bardzo dziękuję za pytanie i za refleksję. Cóż, mogę powiedzieć przede wszystkim tyle, że bardzo, bardzo się z panem profesorem zgadzam i mam nadzieję, że rzeczywiście te dwa katalizatory zadziałają. O tym drugim w szczególności dużo pisze i naukowo, i popularnie wypowiada się Bruno Latour ostatnio. Ja myślę, że on ma całkiem spory posłuch w różnych środowiskach, więc to jest dobrze. Ja myślę, że to jest też jakieś zadanie dla nas, żeby każdy i każda w tym miejscu, gdzie jesteśmy, żebyśmy próbowali coś poszerzyć, jako czy nie wiem, otworzyć jakieś przestrzenie, pootwierać te okna i pomóc zobaczyć tam w tej złożoności jakieś możliwe przyszłości, które umożliwią nam uniknięcie tego największego zagrożenia, ale też i spełnienie no, naszych jakichś głębokich marzeń i potrzeb. Ja zauważyłam, że nie tylko mamy pytania na czacie, ale również zgłoszenia po prostu za pomocą podniesienia ręki, więc będę teraz na przemian prosić osoby, które zgłaszają się w ten i na te dwa sposoby. Dlatego proszę teraz panią profesor Zofię Chyrę-Rolicz o zabranie głosu. Pani profesor, bardzo proszę o włączenie mikrofonu. Bardzo dziękuję za tak interesujące wystąpienie. Ja zajmowałam się długo ruchem spółdzielczym, historią ruchu spółdzielczego, ostatnio też i działalnością współczesną spółdzielczości. Między innymi napisałam książkę, która by korespondowała z częścią pani wykładu, Między prywatą a wspólnym dobrem, stosunek państwa i sił politycznych do spółdzielczości w II i w III Rzeczpospolitej, czyli teraz właściwie już w okresie transformacji. I taką mam uwagę, że te piękne, powiedzmy,
ideę współdziałania, to są właściwie wartości spółdzielcze. To współpraca, współdziałanie, prawda, nie eliminowanie nikogo, nie dyskryminowanie nikogo, prawda, zwrócenie się ku słabszym grupom ekonomicznym, społecznym. To są wszystko właściwie wartości spółdzielcze, które no już 1895 rok Międzynarodowy Związek Spółdzielczy powstał. Te zasady, wartości, one modyfikowane były do coraz to nowych potrzeb. I teraz mam taką kwestię. Właściwie współcześnie mówimy już więcej nawet o ekonomii społecznej. Była ekonomia, gospodarka społeczna, rynkowa. Teraz więcej używa się określenia ekonomia społeczna, różne spółdzielnie socjalne powstają, a więc to byłoby właśnie to takie pączkowanie, powiedzmy ta dynamika kłączowa, o której pani profesor wspomniała. Ale jest problem tych organizacji wspierających, bo ta cała enklawa ekonomii społecznej, tych wartości spółdzielczych bardzo szlachetnych, to właściwie w jednych krajach teraz można by powiedzieć, w Europie bardziej to przegrało, a więcej rozwijają się takie przedsięwzięcia w krajach peryferyjnych, czy krajach powiedzmy Ameryki Łacińskiej, Azji, Filipiny, nawet powiedzmy Kanada, Stany Zjednoczone, pewien renesans, Afryka. Te kraje właściwie, które nadrabiają jakieś pewne, powiedzmy, czy grupy społeczne pewne swoje zapóźnienie. Ale jest problem teraz także właśnie tych instytucji wspierających, ponieważ właściwie te wszystkie gospodarcze przedsięwzięcia, ta przedsiębiorczość w mikroskali czy w skali większej, jeśli chce się rozwinąć, ona jednak potrzebuje wsparcia jakichś instytucji typu banki, a zwłaszcza polityki prospółdzielczej czy prospołecznej, takiej w postaci no, powiedzmy fiskalnych spraw, jakichś ewentualnie zwolnień od bardzo wysokich opłat gruntowych czy różnych podatków od transakcji. W Polsce to dosyć ciężko idzie, nawet jeśli chodzi o zwolnienie rolników z podwójnego opodatkowania za działalność w spółdzielniach. I chciałam teraz jeszcze zapytać, jak pani profesor mogłaby rozwinąć ewentualnie konkretnie te perspektywy współpracy z instytucjami wspierającymi, typu banki czy polityka prospołeczna, właśnie ekonomii społecznej. Czy są jakieś dobre przykłady, które by pani mogła podać gdzieś, powiedzmy, do naśladowania, do przeniesienia na polski grunt? Dziękuję bardzo. Ja bardzo serdecznie dziękuję pani profesor za tę odpowiedź. Przepraszam, czy mogę prosić o... Tak, w tej chwili pani profesor Hera-Rolicz powinna wyciszyć swój mikrofon, ponieważ jest bardzo duży pogłos. Dziękuję bardzo. Echo się zrobiło. Bardzo dziękuję również za tytuł tej książki. Ja sobie ją natychmiast po tym wykładzie zamówię. Niestety przegapiłam, a jest to coś, co bardzo bym chciała przeczytać. Ja z całego serca zgadzam się z panią profesor, że te wartości są reprezentowane w spółdzielczości, w ruchu spółdzielczym. Historycznie tak było i nadal tak jest. Bardzo wiele z tych organizacji, które my badamy teraz w ramach tak zwanych organizacji alternatywnych, to są różnego rodzaju spółdzielnie, formalne i nieformalne. Spółdzielnie nie zawsze mogą się formalizować, na przykład w naszym kraju, żeby działać jako spółdzielnia formalnie, to trzeba spełnić cały szereg bardzo, bardzo trudnych do spełnienia warunków. No to i to już jest część odpowiedzi, co zrobić, żeby wspierać. No przede wszystkim trzeba strukturalnie odblokować te możliwości, przede wszystkim i jakoś ułatwiać, a nie utrudniać. Jest cały szereg innych również problemów w kontekście, banki są jednym z zasadniczych, czyli w ogóle dostęp do wsparcia jakiegoś finansowego i przepisy, które nie, w efekcie nie każą organizacji typu
typu spółdzielczego, więc to wszystko w różnych krajach działa tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, mniej lub bardziej źle. Że owszem, są jakieś miejsca, na ogół są to jakieś regiony, miasta na przykład, gdzie przynajmniej te władze lokalne starają się wspierać spółdzielczość. Ja akurat nie badam tego regionu, ale skądinąd od kolegów i koleżanek wiem, że w Hiszpanii takie regiony występują, we Francji też zresztą, przynajmniej powiedzmy, no, starają się w jakiś sposób niektóre władze lokalne sprzyjać spółdzielczości. No, są też kraje, gdzie nawet no, nie jest ciężko się zarejestrować jako spółdzielnia i z tego i to już jest pierwszy i zasadniczy powód, dla którego jest to działalność tak rzadko spotykana. Ale chciałam jeszcze podkreślić, że w ramach badania organizacji alternatywnych my badamy nie tylko spółdzielczość, być może głównie tak, ale nie tylko, że są również inne formy działalności, które umożliwiają takie nastawienie na dobro wspólne i wiem, że firmy rodzinne bywają takimi formami. Też w mniejszym bądź większym zakresie, wiadomo, że firma rodzinna jest bardziej inkluzywna w stosunku do członków rodziny, natomiast może nawet być bardzo wykluczająca w stosunku do innych osób. Nie zawsze tak jest. Też są różne mechanizmy zarządzania takimi firmami i kierowania relacjami, które zwiększają inkluzywność. No wreszcie organizacje typu publicznego też bywają organizacjami dobra wspólnego, zwłaszcza jeśli są jakoś demokratycznie wspierane, jeśli jest jakaś przejrzystość ich funkcjonowania, to też mogą tak funkcjonować, więc nawet jeśli jestem przekonana, że spółdzielczość szczególnie sprzyja takiemu zarządzaniu, to nie jest jedyną możliwą formą. Co może być ciekawe, bo zawsze to jest ciekawe, jeśli są jakieś pogranicza, jeśli są jeszcze jakieś inne możliwości, bo to może nas nauczyć czegoś ważnego i przede wszystkim zniechęcić nas do myślenia takiego redukcjonistycznego. Niestety nie jestem w stanie wskazać żadnego miejsca, gdzie naprawdę dobre by były korzystne warunki i z przykrością muszę to powiedzieć. Kolejna osoba... Bardzo dziękuję, to jakoś dało mi, powiedzmy, pełną perspektywę. A jeśli chodzi o tę książkę, to ona została wydana przez oficynę naukową w Warszawie. Ma datę wydania 2019 i to był taki właściwie duży grant tradycji polskiego kooperatyzmu. Także to była, prawda, grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Także to powinno być dostępne jeszcze na pewno w tej wydawnictwie oficyna naukowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy jeszcze kilka pytań na czacie. Poproszę teraz panią Julię Wultańską o zabranie głosu. Dzień dobry. Mnie zastanawia, kiedy może przyjść ten nowy system? Ile trwały te okresy bezkrólewia w przeszłości i czy na tej podstawie da się przewidzieć już przybliżone nadejście tego nowego systemu? No niestety to jest pytanie, na które nie mogę odpowiedzieć zgodnie z moją naukową wiedzą. I nie znam nikogo, kto przynajmniej zgodnie z moją wiedzą takiej odpowiedzi może udzielić. My możemy próbować zgadywać, albo możemy wyrażać nasze przypuszczenia. Wiem, że czasami oczywiście to się pojawia w prywatnych, nieformalnych rozmowach i mam kolegów, którzy uczestniczyłam w rozmowie, gdzie kolega twierdził, że może za 50 lat, kiedy zaczęła się pandemia, niektóre osoby zaczęły mieć nadzieję, że w zasięgu ręki, że może za rok, może za dwa coś się zmieni.
Także naprawdę, naprawdę bardzo ciężko jest coś tutaj powiedzieć więcej. Teraz przyszła kolej na moje pytania. Przepraszam, dodam jeszcze tylko jedną rzecz. Myślałam, że to już kropka jest postawiona. Prawie. To znaczy w drugiej połowie lat 80. studiowałam w Polsce zarządzanie i to było gdzieś po ten wykład, który teraz mam na myśli, miał miejsce po Czarnobylu. I jedyny profesor mówił, że ten system padnie, mimo że wszyscy mówili o różnych problemach, i o błędnych kołach, o różnych patologiach, ale jeden profesor mówił, że zgodnie tam z jego przewidywaniami on padnie i że on właśnie padnie za 50 lat, a to był rok jakiś 86. Tak, już mogę? Tak. Dziękuję. Dobrze, tutaj ta dyskusja też pobudziła mnie do zadania różnych innych pytań. Między innymi chciałabym się odnieść do tego, no właśnie, do czego my właściwie wrócimy po tej pandemii. Czego uczymy nasze dzieci, czego uczy się nasza młodzież? Czy ona tak naprawdę uczy się tego podawania ręki, czy wręcz odwrotnie, uczy się tego, że osoba na ulicy jest pewnym zagrożeniem? To jest taka moja wątpliwość, w kontrze do tego, co pani profesor mówiła wcześniej. Ale to jest tylko taki komentarz. Natomiast moje pytanie dotyczy tego, bo z tej naszej dyskusji wynika, że czy ja tak odbieram, że organizacje dobra wspólnego kojarzą nam się z samymi superlatywami, że one działają bez, no, że są bardzo dobrym elementem organizacji, bardzo dobrym sposobem organizacji. Natomiast ja bym chciała zapytać, jakie czynniki wpływają na sprawne funkcjonowanie takich organizacji, no bo przecież nie możemy wykluczyć, i to na pewno się zdarza, że i w takich organizacjach są konflikty, brak zaufania i tak dalej. Więc to jest moje pytanie. A drugie pytanie dotyczy sformułowania, którego pani profesor użyła, że dobrem wspólnym zajmuje się, czy zarządza pewna konkretna społeczność. Ja to tak zrozumiałam i chciałam tutaj zapytać o dobro wspólne, jakim jest miasto i o jakiej społeczności my tutaj mówimy właściwie. Czy jakie jest pani zdanie na temat właśnie tego miasta jako dobra wspólnego? Dziękuję. Zacznę od pierwszego pytania, ponieważ nawet w trakcie moich badań oczywiście takie różne problemy wychodzą, a także inni koledzy i koleżanki, niektóre zwłaszcza się powielają, czyli rzeczywiście ta struktura powoduje przeciąganie różnych procesów. To wszystko trwa długo. Nie trwa bardzo długo, bo nie jest konieczny konsensus, ale no jednak często można by różne rzeczy robić szybciej. Konflikty tak, ale konflikty są zawsze, więc no powiedzmy tutaj być może są bardziej jawne te konflikty. I co może być problemem, jeśli już są, to są bardziej osobiste, ponieważ przyjaźnie są osobiste, więc jak się przyjaciele ze sobą kłócą, to w jednej spośród tych organizacji, które badałam, w ogóle nastąpił rozłam. Bo przyjaciele się pokłócili, powstały dwie spółdzielnie z jednej spółdzielni. Zresztą jedna z nich funkcjonuje do tej pory i radzi sobie bardzo dobrze. Więc to jakby nie jest zagrożeniem koniecznie dla całej organizacji, ale może to być mało konstruktywne. Problemy są zawsze. Jeśli coś wygląda, że jest, czy tam jest reklamowane jako idealne, to prawdopodobnie jest to coś bardzo uproszczonego. Prawdopodobnie jest to jakiś redukcjonizm. Oczywiście, że tutaj tych problemów jeszcze, jak będą większe te organizacje, jeśli one będą się jakoś stabilizować, rozwijać, to na pewno tych problemów zacznie się ujawniać jeszcze więcej. Będziemy musieli się nauczyć jakoś je rozwiązywać. W każdym razie w organizacjach, które ja badam, dość często pojawia się taka kwestia, że ponieważ my nie uczymy się o współpracy, więc nie wiemy, jak je rozwiązywać, co może nam w ogóle utrudniać, czy właśnie takie rzeczy jak konflikty interpersonalne, jak demokracja, jak rozbieżność zdań,
może to nam utrudniać zamiast ułatwiać współpracę, współdziałanie. Jeszcze jedna jest cecha, która też się dość często powtarza, charakterystyczna dla tych organizacji, ponieważ one są ideowe, więc mamy tam sporo ideowców i niektórzy są bardzo, znaczy ludzie są oddani temu, co robią, ale też zdarza się taka postawa dogmatyczna. To ludzie, którzy są absolutnie oddani temu, co robią. To może to być pozytywna cecha, wierzy się w to, co się robi, natomiast może to być też utrudniać troszeczkę współpracę w sytuacji, kiedy i tak nie jest łatwo współpracować. No to wszystko będą problemy, któremu będziemy musieli się poważnie przyjrzeć, poważnie się nimi zająć i wydaje mi się, że to akurat dla nas, naukowców, jest dość dobra wiadomość, bo będzie co robić, będzie dużo pracy. A drugie pytanie dotyczyło... Mieście. Aha. No więc miasto to są, jako dobro wspólne. Tak. To są przede wszystkim społeczności lokalne. To, o czym pisze dr Łapniewska i dr Nawratek, to są społeczności lokalne, mieszkańcy osiedli. Nie wiemy jeszcze, co by się stało, gdyby całe miasto by określić jako taką wspólną społeczność, która jakoś tam razem ma zarządzać tak dużą jednostką, jaką jest miasto. Ale na poziomie tych lokalnych społeczności, zwłaszcza społeczności osiedla, to się całkiem nieźle sprawdza. To jest trochę podobne do zwykłej kooperatywy spółdzielni. Bardziej chodziło tutaj o to, że miasto no nie jest użytkowane tylko i wyłącznie przez tą społeczność, ale również przez użytkowników z zewnątrz, powoduje to szereg konfliktów, więc no to jest problem dość złożony. Tak, jeszcze dodatkowo pojawia się ten problem, no ale powiedzmy, to nie jest problem niemożliwy. Jeśli istnieją jakieś demokratyczne struktury, to można zawsze próbować uczyć się, jak te relacje rozbudować, czy poszerzyć, czy takie właśnie Nawratek o tym pisze, inkluzywne miasto, takie nie wykluczające, nie zamykamy się, nie odcinamy, tylko staramy się współdziałać z innymi również osobami. Poproszę teraz panią Alicję Czajkowską. Dobrze, już tylko przypomnę sobie pytania. No więc pierwsze pytanie, jakie chciałam zadać, no dotyczyło tego, o czym pani profesor wspomniała, odnośnie postępu technologicznego, że tutaj była taka wiara w ten postęp i no pytanie brzmi, czy obecnie pani zdaniem należałoby postrzegać je bardziej jako zagrożenie, czy jako potencjał dla społeczeństwa i dla jego rozwoju? To jest pierwsze pytanie, a drugie dotyczyło stygmergii, tego, w jaki sposób mogłaby ona wyglądać w praktyce, bo ta idea jest bardzo interesująca, ale ciekawi mnie właśnie ona z punktu widzenia realizacji. Właśnie tutaj też chciałam nawiązać trochę do tego, co już było powiedziane. No, czy właśnie nie jest niezbędna tutaj jakaś przebudowa systemu edukacyjnego, bo to też jest coś, o czym pani wspomniała, że raczej na konkurencję jest nastawiony system edukacyjny niż na współpracę. No i właśnie jak takie nowe formy zarządzania mogłyby rzeczywiście wyglądać. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te pytania. Mogę spróbować troszeczkę odpowiedzieć w oparciu o moje badania terenowe, bo mam pewne przykłady na obie te kwestie. Oczywiście jest dużo więcej, to nie wyczerpię w żaden sposób tego tematu i nie roszczę sobie pretensji do tego, że cokolwiek właściwie tutaj odpowiadam. To jest nowe pole badawcze, pole do refleksji, pole do praktyki, które otwiera się przed wszystkimi z nas zaangażowanymi w te sprawy, ale z mojego terenu badawczego wynika, że no właśnie jeśli chodzi o postęp techniczny, ci spółdzielcy, organizatorzy bardzo lubią na ogół nowoczesne technologie. Pracownikami czy spółdzielcami są też często osoby, które są bardzo kompetentne w nowoczesnych technologiach, co jest zrozumiałe, no bo ktoś musi pomóc im te wszystkie platformy stawiać, ktoś musi, to inaczej to kosztuje bardzo dużo, więc lepiej starać się przyciągnąć swojego własnego informatyka i swoich własnych technicznie kompetentnych
członków i tak też się często dzieje. I szczególnie w jednej takiej organizacji bardzo dużo się mówi o technologii. W Sheffield jest jedna z moich organizacji terenowych, nazywa się Access Space. To jest coś na pograniczu sztuki i technologii. Oni proponują rozwiązania właśnie informatyczne, programy, różne spółdzielcze platformy i czasami też tworzą sztukę, są artystami, muzykami i tak dalej. I tam bardzo dużo się mówi o tym, że trzeba, właśnie to, co przed chwilą również padło jako pytanie, że trzeba przejąć te technologie, dostosować bardziej do tego, do naszych potrzeb, do potrzeb społecznych, do naszego człowieczeństwa wreszcie, do tego, żebyśmy mogli być socjalni dzięki nim, ponieważ technologia, no to już jest z literatury, może, ale nie musi, no spełniać różne określone cele. Najpierw są te cele, potem ona jest narzędziem do możliwym, o czymś takim jak affordancja, czyli o tym, że ten sam element, ta sama technologia może służyć, nie wiem, do pracy na roli, powiedzmy, albo do prowadzenia jakiejś walki z sąsiadami i może być narzędziem zbrodni nawet. W zależności, oczywiście nie jest tak, że wszystko może robić wszystko, tylko są jakieś ramy, ale te ramy są dość szerokie. I chodzi o to, żeby dostosować, niekoniecznie stworzyć na nowo, wymyślić na nowo, tylko dostosować to, co jest, bo jest bardzo dużo różnych rozwiązań do naszych bardziej społecznych potrzeb. I tutaj od razu drugie pytanie wiąże się z tym pierwszym, dlatego, bo w wielu spośród tych organizacji, a zwłaszcza w Access Space, to było kiedyś intensywnie dyskutowane, to było przed pandemią, potem jak się zaczęła pandemia, to niestety temat upadł, bo już nie było co dyskutować. Teraz w Brytanii będzie znowu lekkie otwarcie, więc myślę, że ten temat powróci. Mianowicie, co się dzieje wtedy, kiedy ludzie się nie spotykają? I ponieważ oni stwierdzili, że wtedy tracą nie tylko przyjemność, ale tracą moc robienia różnych rzeczy, to jest właśnie ta stygmergia w działaniu. Oni tracą orientację, zaczynają za bardzo kombinować racjonalnie, a za mało orientować się empatycznie względem siebie. Zaczęły się pojawiać jakieś takie tendencje do dominowania jednego nad drugim, podczas kiedy przy stole, jak się siedzi przy stole, to o wszystkim można było porozmawiać w końcu jakoś i można było się dogadać i łatwiej było tego drugiego człowieka zrozumieć. Innymi słowy, fizyczna obecność jest konieczna. Może nie do wszystkiego, ponieważ oni są bardzo kompetentni w technologiach, więc oni korzystali z tych platform i nawet je współtworzyli dużo wcześniej. Wiele rzeczy po prostu można było zdalnie rozwiązać już od wielu lat. Natomiast ten taki rytuał zebrania, na którym wszyscy muszą być obecni, no chyba, że komuś coś tam wypadło naprawdę złego, i rozmawiać przy stole razem, jest dla nich na tyle ważny, że zdecydowali się przy nim upierać. I też ze względu na to, teraz, w czasie pandemii, to co mówiłam, że te rozmowy zostały zawieszone, ich działalność została zawieszona. Oni robią wyłącznie operacyjne rzeczy, nie robią żadnych nowych rzeczy, dopóki nie będzie dało się znowu spotkać. To jest akurat jeden przykład. Inne organizacje mają troszeczkę inne pomysły na to, jak sobie w tych różnych sytuacjach radzić, ale wiem, że ten postulat, żeby być fizycznie obecnym, przynajmniej na jakichś ważnych, rytualnych okazjach, że ten postulat jest bardzo ważny, bo wtedy nie tylko kierujemy się rozumem, ale też i sercem, i jakąś, nie wiem, intuicją, czy bardziej jesteśmy wrażliwi na siebie wzajemnie. Dziękuję i poproszę profesora Grzegorza Gorzelaka, chociaż myślę, że to już będzie ostatnie pytanie, bo wyczerpujemy pomału czas. Dziękuję bardzo. Ja w pełni aprobuję niechęć pani profesor do wykraczania poza standard i wiedzę naukową, ale moje pytanie troszkę być może poza to wykracza, bo no, nie będę go całego czytał, bo jest długie, natomiast ten obecny punkt zwrotny, czy ta zmiana jest i szybsza, i szersza, i bardziej świadomie przeżywana niż wszystkie poprzednie.
tych punktów zwrotnych w historii ludzkości było wiele. No i właściwie wiemy, co trzeba robić. Wiemy, jak starać się unikać zagrożenia klimatycznego, jak zwiększać równość między krajami, między narodami i tak dalej. Pytanie, czy to jest w ogóle możliwe? Czy widzi pani profesor w obecnym świecie jakieś siły, które byłyby w stanie zmienić kurs na zderzenie z katastrofą klimatyczną, na zderzenie z ogromnymi ruchami migracyjnymi? Czy są jakieś szanse, że nie wiem, porozumienie międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, rząd światowy, no cokolwiek jest w stanie to zrobić? Czy my nie, przypadkiem nie idziemy nieuchronnie na spotkanie tej katastrofy? Powiemy prawdopodobnie co, tylko nie wiemy jak. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to pytanie. I powiem szczerze, myślę, że nie. W ramach tych tendencji, które są, i tych potencjalnych możliwości, tych instytucji, czy pozostałości po instytucjach i strukturach, którymi teraz dysponujemy, jest to nieuchronne. Można mniej lub bardziej w centrum tego się uplasować, można mniej lub bardziej na obrzeżach się próbować jakoś na jakichś wyspach znaleźć i nie przeżywać wówczas tego aż tak bardzo centralnie, ale żadne z tych głównych trendów nie budzą mojej nadziei. I tak bym twierdziła i naukowo, i jako człowiek, gdyby nie to, że mam dość dużo kontaktów, tak jak mówiłam ostatnio, z kolegami i koleżankami reprezentującymi podejście systemowe. Dlatego, bo oni twierdzą, że tak wielkie zmiany odbywają się skokowo, że po prostu przychodzi taki punkt zwrotny, który nie jest zawarty w obecnych trendach i kierunkach rozwoju, tylko próg i za tym progiem dopiero coś tam nowego się rozwija. Oczywiście patrząc wstecz, jak będziemy kiedyś, miejmy nadzieję, w tym lepszym świecie patrzeć wstecz, to będziemy widzieć, że to było nieuchronne, bo to wszystko już na marginesach funkcjonowało, te tendencje już gdzieś tam zaistniały wcześniej, to zostało po prostu wykorzystane, rozbudowane, ale to będzie widać wtedy, później. Teraz tego jest, nie jest tego widać, natomiast widać jest różne, przeróżne marginalne zjawiska, z których możemy się starać zbudować takie elementy, które się przydadzą, kiedy ten krok nastąpi. To jest mniej więcej to, co oni mówią i robią. I oczywiście, że nie wiadomo, czy to jest słuszne podejście, ale brzmi to przynajmniej jak no, jakaś konstruktywna droga, coś nie poddawanie się, tylko próba myślenia w kategoriach przyszłości, w której będzie się dało i będzie się chciało żyć. Zadanie po prostu dla nas. No, to nutka optymizmu, tylko pytanie, czy uzasadnionego. No właśnie tego nie wiemy, tego nie wiemy. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jestem zmuszona kończyć nasze seminarium, choć mamy jeszcze pytania. Mamy taką tradycję, że przekazujemy prelegentom całość pytań, które były zadane na czacie, więc te pytania zostaną pani profesor przekazane. No, w naszym spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób w trakcie wykładu, więc wydaje mi się, że to była naprawdę spora grupa. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękujemy za ten inspirujący wykład i kończymy nasze seminarium. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Ja również bardzo serdecznie Państwu dziękuję i bardzo żałuję, że nie możemy dłużej porozmawiać na wszystkie te tematy. Ja nie udaję, że jestem w stanie odpowiedzieć na te pytania. To są pytania, które są, każdy z nich jest tematem do długiej i ważnej rozmowy i oby te długie i ważne rozmowy jak najszybciej nastąpiły. Dziękuję Państwu.